Dobry kochani, chciałam wam pokazać jakby dwa projekty, które ostatnio wykonałam. Poszłam w minimalizm totalny. Są to... W sumie jedno jest exploding boxem, a drugie jest po prostu boxem. To jest jeden projekt, jedno jakby wydarzenie, ale w dwóch odsłonach. I chciałam wam pokazać, jak można sobie to wypracować. To znaczy, nie się wypracować. Chciałam wam pokazać, jak ja to zrobiłam. I poszłam tutaj w minimalizm totalny. Jedynej takiej rzeczy, której użyłam do jakby dodatkowego ozdobienia jest dziurkacz Marty Stewart, który notabene ostatnio na live też używałam, brzegowy, więc dziurkacze jak najbardziej do użytku. Dla osób, które nie posiadają maszynek, dobra wiadomość, bo jakby nie użyłam tutaj ani jednej skrapki, jakby nie użyłam tutaj stricte żadnego wykrojnika, żeby ozdobić dodatkowo. Zapracowałam to papierem, dziurkaczem i kwiaty zrobiłam sobie osobiście z foami ranu. Nie jestem mistrzem świata do kwiatów, ja to zawsze powtarzałam, że nie jestem mistrzem świata. Wypracowałam sobie jakby... Wypracowałam ozdoby własnymi rękami. Nie musiałam tego iść i kupić, jakby nie musiałam zrobić stricte dużego zamówienia specjalnie pod projekt, żeby go wypracować i zrobić. Poszłam tu w minimalizm totalny i w sumie generalnie na ogół nie pokazuję swoich prac. Filip, proszę, ścisz. I na ogół nie pokazuję w jakiś taki sposób filmikowy swoich prac, ale te projekty akurat chcę wam pokazać, bo to jest taki naprawdę minimalizm totalny. Tutaj troszeczkę zapracowałam papiery i w jednym z przypadków użyłam papieru zwykłego, papieru wizytówkowego, a drugi jest papierem z Akcją, z tym, to jest ten biały, strukturalny, taki z tym takim lnianym efektem, ze złotym połyskiem, i to jest jedyne, co zapracowałam. Na czym polega jakby praca tych pudełek? Kiedy je otworzę, są prawie, można powiedzieć, identyczne. Z tą jedną różnicą, że jedno jest jakby właśnie exploding boxem, a drugie jest, że wyciągamy pudełeczka. Najpierw sobie zobaczymy to. I tutaj ja poszłam w prostotę. Stempel, to jest akurat stempel, możecie, macie drukarki, to możecie wydrukować. To są pudełka na chrzciny. W środku w tych pudełkach niektórych znajdują się, tutaj jest akurat puste, bo jest na pieniądze. Tu jest już wdrukowane i wklejone są życzenia i błogosławieństwo, jakby to jest od dziadków. W tym i w tym pudełku są życzenia i błogosławieństwo dla wnuczka. Taką pamiątką jeszcze dodatkową jest aniołek, który mi akurat się wstrzelił w środek i to jest dodatkowa pamiątka. A dwa te boksy zostawiam puste, ponieważ złożone w rulon setki bardzo ładnie pod kątem do tego tutaj wchodzą. Jakby wszystko jest załatwione, jest gdzie kasę wsadzić, jest błogosławieństwo i mała pamiątka i to składamy w ten sposób i zamykamy. To jest na bardzo ciasno zrobione, takie bardzo sztywne to pudełko, nie takie rakietyczne jak bywają exploding boxy. Teraz oczywiście jak na złość, ja dźwinko, jak na złość nie będzie chciał mi się zamknąć, ale dobra, ok, zamknęłam. Idziemy do drugiego i to drugie jest dokładnie tego samego typu, z tą drobną różnicą, że wyciągamy tutaj pudełeczka, które sobie podkleiłam tym srebrnym papierem z Akcjona, no i brzegi tego pudełka zdobiłam tym drukarzem Marty Stewart i w środku to jest dokładnie ta sama historia, są życzenia, bo to jest od Matki Chrzestnej, są życzenia i błogosławieństwo w dwóch i dwie są puste, szukam tego pustego, bo w tym jednym pustym ja dostałam od kogoś w prezencie do użycia w pracy taką mini szatkę chrzcielną, można powiedzieć, i tę mini szatkę chrzcielną w prezencie dostanie właśnie małe dziecko, które do tego chrztu zostaje doprowadzone. I te pudełeczka, widzieliście, wchodzą naprzemiennie. Tu ja dałam kartki, jeszcze dodatkowo jako ozdobę, jakby to jest cały projekt. I minimalizm całej sytuacji polega na tym, że naprawdę nie musicie mieć Bóg wie jakiego osprzętowania, Bóg wie jakie, co tutaj mi haltuje, aha, źle to wsadziłam, Bóg wie jakiego osprzętowania, nie musicie mieć
jakichś specjalistycznych wykrojników, trochę umiejętności, trochę umiejętności matematycznych w sumie, żeby takie pudełka sobie powykrawać i zrobić. One nie są, widzicie, maleńkie, ale tak jak mówię, nie potrzebujecie specjalistycznego sprzętu, żeby coś takiego stworzyć. Nie potrzebujecie mega wykrojników. To, co ja mówię, to są proste sprawy do zrobienia. I te moje prace lądują do działu Szybka Kartka. Przy okazji, że już Wam pokazuję te... to pokażę Wam naprawdę mega szybką kartkę i tutaj już wykorzystałam wykrojnik i to jest tylko podbite srebrnym, wykrojnik jest też z przesunięciem, o przesunięciu już też rozmawialiśmy, jest srebrny pod spodem wykrojnik, na to wklejony biały, lekkie podniesienie stempel IHS i to jest komunijna wersja bardzo, bardzo delikatnej kartki, ponieważ pudełko będzie bardzo okazale zdobione, więc uznałam, że kartka będzie dla dziewczynki będzie bardzo skromna. I to są moje wersje bardzo skromnych prac, ale jakże wymownych i dla takich prac, że ja tak mówię, swój czas mogę poświęcić, bo jest efekt fajny, a jakby nie trzeba się osprzętować, Bóg wie jak. Także to są moje propozycje szybkich kartek i fajnych, szybkich projektów bez zbędnego osprzętowania. To tyle, trzymajcie się ciepło, do zobaczenia.